Cześć kochani, witam się z Wami w kolejnym odcinku na moim kanale. Zapraszam Was na podsumowanie czytelnicze maja. Zerkając do mojego kajetu, udało mi się przeczytać w ubiegłym miesiącu 8 książek, bardzo się z tego powodu cieszę. Była jedna piąteczka, jedna ulubiona książka, w sensie nawet dwie ulubione książki, przepraszam, bo wśród nich jest też mój patronat, natomiast są tam młodzieżówki, których już u siebie tutaj w domu rodzinnym nie mam, bo wywiozłam do narzeczonego. Natomiast pewnie i tak niedługo trzeba będzie zmienić miejsce nagrywania, bo powoli te książki, tak jak mówię, no wywożę i nie będę miała niedługo co pokazywać tutaj, więc pewnie w niedługim czasie będę musiała nagrywki przenieść zupełnie gdzieś indziej. Mam nadzieję, że uda mi się do sierpnia regularnie nagrywać, a jak nie, to na pewno bookhole, TBR-y i podsumowania czytelnicze będą, a później się zobaczy. Natomiast te vlogi będą na 100% co niedzielę. Ale nie ma co już gadać, zaczynajmy. W maju przeczytałam potężną dawkę Alison Tandy, dałam tej książce 3,5 gwiazdki na 5. Jest to młodzieżówka, która porusza temat przedawkowania leków przeciwbólowych, bo mamy chłopaka, który miał operację kolana, który wcześniej rozstał się ze swoją dziewczyną, z Alison Tandy, czyli główną zainteresowaną, której imię i nazwisko znajduje się w tytule książki. I on nie może sobie z tym wszystkim poradzić i jeszcze przed operacją ta Alison ma wypadek samochodowy i aktualnie znajduje się w śpiączce. No i ten chłopak, biorąc te leki przeciwbólowe na to kolano, ma halucynacje związane z tym, że ta dziewczyna pojawia się u niego, rozmawiają razem, gdzieś tam te halucynacje mają mocno wpływ na teraźniejszość. Jest to dobrze napisana młodzieżówka, nie uważam, że jest rewelacyjna, dlatego dałam 3,5 gwiazdki na 5. Jest to książka tak 16+, myślę, bo porusza takie, a nie inne tematy, też tematy samobójstwa, też tematy, które są, myślę, no ciężkie do udźwignięcia dla takiego młodszego nastolatka. Natomiast no, ode mnie 3,5 gwiazdki, bo ta książka mnie jakoś specjalnie nie zachwyciła. Dom pod kogutami. Jest to książka, która otrzymała ode mnie 4 gwiazdki na 5. Jest to literatura faktu, dlatego że autorka jest główną bohaterką w tej książce, przepraszam, to jakiś włos, jest główną bohaterką tej książki, pokazuje nam powrót do korzeni. Jest to historia ukraińskiej rodziny. To absolutnie nie ma związku z tym, co aktualnie dzieje się w Ukrainie. To ma związek na przykład z latami 2014-2015, bo po prostu autorka i bohaterka zarazem przenosi nas do tamtych czasów. Tutaj skupiamy się przede wszystkim na jej powrocie do korzeni, na jej rodzinie, na to, jak ta rodzina na nią wpływa, jak stryj bardzo prorosyjski wpływa na nią samą. Mamy tutaj miasteczka w Ukrainie. Autorka nas naprawdę zabiera w podróż po tym państwie i to było takie radosne, takie melancholijne, takie spokojne, takie właśnie bardzo rodzinne i mnie ta książka naprawdę bardzo się podobała. Gdzieś tam momentami może to było zbyt długie i takie troszkę nużące, natomiast ja wiem, że dla autorki ta książka jest bardzo ważna i to dało się odczuć. No i bardzo, bardzo się cieszę, że taka książka została wydana i absolutnie nie bójcie się po nią sięgnąć, bo to jest zupełnie coś innego, niż myślicie, że jest. Także bardzo polecam. Kim jesteś? To pierwsza piąteczka w maju. To było genialne, to było tak rewelacyjne. Nagrywałam vloga z czytania tego tytułu Kim jesteś Pałła Leśniaka. Jakby czytałam już tyle thrillerów, tyle kryminałów, nie sądziłam, że jeszcze dam się zaskoczyć tak bardzo pozytywnie. To było wciągające, angażujące, zaskakujące. Tutaj tak się akcja cały czas pędziła, ja nie byłam w stanie po prostu się zatrzymać, jeśli chodzi o moje emocje. To był po prostu rollercoaster emocjonalny. To jest świetnie napisany kryminał, nie chcę Wam zdradzać, co znajduje się w tej książce, ale mamy rok 1996, mamy mordercę, który powraca, no i to ma wpływ, i to dzieje się też w Nowym Sączu, tak, nieopodal Nowego Sącza. Mamy też tam odniesienia się do Krakowa, bo mamy tam komisarza, komisarza czy wyższego rangą mężczyznę, który miał do czynienia z tym mordercą, który zaczyna atakować ponownie, nie wsadził go wtedy za kraty i chce się na nim odegrać, ale no genialne, naprawdę to jest tak niepozorne, ale to jest boskie, naprawdę genialne, rewelacyjne, to jest 5/5 i to jest jeden z ulubieńców roku 2023 i żałuję, że nie mogę i żałuję właśnie, że przy thrillerach kryminałach nie jestem w stanie mówić więcej z tego względu, że to opiera się przede wszystkim na fabule i ja mogę powiedzieć, że to jest zaskakujące, to jest emocjonalne, wciągające i tak dalej, ale nie mogę jakby troszkę odnieść się do fabuły, bo to może zdradzać, ale naprawdę koniecznie przeczytajcie, koniecznie. Czytałam też thriller Burza Mieczysława Gorzki, czyli autora Martwego Sadu, Iluzji i Totentanzu. Ja nie czytałam w tamtej serii 2. i 3. tomu, ale obiecuję sobie samej, że wrócę do tej serii, bo Martwy Sad naprawdę był bardzo dobrą książką i wtedy polubiłam się z piórem Mieczysława Gorzki, później sięgnęłam po kryminał z psami w tytule, no i teraz mamy Burzę. Jest to książka bardzo niepozorna i jest to kryminał, który ma aspekty science fiction. Tutaj mamy takie jakby światy równoległe, mamy rzeczywistość, mamy główną bohaterkę i mamy pewnego mężczyznę, który jest w stanie przenieść się do przeszłości, coś zmienić w tej przeszłości, więc te światy jakby zaczynają się gdzieś tam łączyć, a to ma związek z morderstwem chłopczyka. Mamy sierpień, ten chłopiec jest w zimowej kurtce, ma szalik i w miejscach różnych znaleziono 13 identycznych ciał, 13, później 14 identycznych ciał z takim samym DNA, z takimi samymi zabrudzeniami na kurtce, no i to już no, zakrawa o jakiś, no, o coś głębszego, jakąś fizykę kwantową i tak dalej. No ale to było naprawdę świetnie napisane, to było wciągające, angażujące, końcówka może była taka za bardzo, natomiast i tak mi się to książkę bardzo dobrze czytało, to było fajne spotkanie z tymi dwoma gatunkami, bo ja w ogóle nie czytam science fiction, ale w połączeniu z thrillerem to naprawdę było super. Najgorszy Drużba, kolejna książka z 4 w maju i mnóstwem kolorowych znaczników i zakreślaczy i też oczywiście z legendą znacznikową. Też nagrywałam vloga z Najgorszym Drużbą, więc do niego Was serdecznie zapraszam. To książka o kobiecie, która jest pomocnicą w przygotowaniach wesela, taką w sumie, właśnie organizatorką ślubną. Ona sama kiedyś została porzucona w dniu ślubu i to też nie działa dobrze na jej PR, ale jakby nie mówi o tym wprost, bo jej niedoszły mąż posłuchał swojego młodszego brata. No i pewnego dnia spotykają się ten brat i nasza główna bohaterka i mają zacząć razem pracować nad projektem, który pozwoli jej zatrudnić się w sieci hoteli jako właśnie organizatorka ślubna i to byłby dla niej naprawdę duży krok naprzód, jeśli chodzi o jej profesję. Mamy tutaj spicy sceny, oczywiście mamy chemię między bohaterami, mamy bardzo fajnie poprowadzoną akcję, to jest bardzo radosne, to jest odprężające, to jest dodające powód do poprawy humoru. Bardzo dobrze się przy tej książce bawiłam i ode mnie 4 gwiazdki na 5. Pierwsza Iskra. Jest to książka, którą objęłam w maju patronatem. Jest to fantastyka młodzieżowa, ale tak dobra fantastyka młodzieżowa, że nie byłam w stanie od tej książki się oderwać. Również zapraszam do vloga z czytania Reridu Pierwszej Iskry. Jest to książka mająca w sobie niezwykły aspekt feministyczny, niezwykłą główną bohaterkę, która jest bardzo odważna, która jest bardzo silna i to tak naprawdę na niej skupia się cała akcja. aspekt romantyczny tam jest, ale on nie odgrywa aż tak wielkiej roli jak sama główna bohaterka, jak sama jej postać. To co ona robi, to co ona chce osiągnąć tym, że zasiądzie na tronie pewnego państwa bardzo stereotypowego, bardzo nietolerancyjnego. Ona pochodzi z kraju tolerancyjnego, gdzie nie ma znaczenia, czy ktoś jest takiego wyznania, takiego koloru skóry, czy jest takiej orientacji seksualnej, to naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Jej matka zasiada na tronie tamtego państwa, no i ona przenosi, jakby za sprawą matki przeprowadza się do kraju, gdzie ma wyjść za mąż za mężczyznę, który nie ma, można powiedzieć, własnego zdania, mimo tego, że on jest mądrym człowiekiem, to i tak czuć u niego wpływy na przykład przeszłości jego ojca, gdzie mężczyzna jest najważniejszy, kobieta niekoniecznie. Mamy tam Edmunda, mężczyznę, który jest bratem tego władcy i przyszłego męża głównej bohaterki, Arishi, i między tą dwójką zaczyna się coś dziać, zaczyna coś tam iskrzyć i to jest genialny wątek romantyczny, genialny, i ta książka zakończyła się w taki sposób, że ja chcę mieć u siebie już drugi tom. Autorka obiecała mi, że da mi wcześniej do przeczytania, skoro nie mogę aż tak mocno doczekać się części drugiej. Jest to naprawdę świetnie napisane, nie jest to high fantasy, fantastyczne są po prostu, fantastyczny jest ten świat, chodzi tutaj o wymyślone państwa i tak dalej, bo to nie dzieje się w teraźniejszości. Ale oczywiście postaci są teraźniejsze, nie mamy tam jakichś magicznych stworków, bo to nie o to chodzi, ale naprawdę świetna książka i z całego serca Was do niej zachęcam. Profesor. Jest to drugi tom Promotora, czyli Symfonii Zmysłów. Mamy Stellę, mamy Profesora, czyli kontynuację relacji z części pierwszej. W pierwszej części niesamowicie irytowała mnie Stella, główna bohaterka, która była bardzo głupiutka i dała się po prostu omamić i zmanipulować. Sięgnęłam po tą drugie, żeby sprawdzić, czy dziewczyna poszła po rozum do głowy, i w 50% tak, ale wciąż w 50% jest głupiutka, jest taka naprawdę bardzo podatna na manipulacje. Ale cieszę się, że autorka zawarła w tej książce bohaterów, którzy mówią, że relacja Profesora i Stelli jest toksyczna, bo Profesor jest bardzo toksycznym mężczyzną. Tutaj mamy bardzo gorące sceny, takie do bólu erotyczne i bardzo bezpruderyjne, więc jest to książka tylko i wyłącznie dla osób dorosłych i też dla osób, które już czytały erotyki, i też dla osób, które zdają sobie z tego sprawę, że to nie jest normalna relacja, bo to nie jest bezpieczna relacja, to jest bardzo toksyczna relacja i jeśli ktoś sobie z tego nie zdaje sprawy, to może gdzieś tam wpłynąć bardzo negatywnie na czytelnika czy czytelniczkę. Tutaj ta część podobała mi się bardziej niż tą pierwszą, więc dałam finalnie Profesorowi 3,5 gwiazdki na 5 i to też zakończyło się w taki sposób, że chcę sięgnąć po tą trzeci, który zostanie wydany w lipcu, więc nie mogę się doczekać zakończenia tej serii i ciekawa jestem, jak autorka rozwiąże losy Profesora i Stelli. I ostatnią książką, którą czytałam w maju, jest książka Rozglądaj się, opowieść rozpisana na 10 przecznic. Jest to książka bardzo niepozorna. Jest to książka dla młodzieży, bo jest to młodzieżówka. Mamy tutaj 10 rozdziałów, 10 różnych historii z młodymi bohaterami, którzy gdzieś tam w tych opowieściach się znają, gdzieś tam mają gdzieś tam wpływ na siebie, można tak powiedzieć. I co jest fenomenalne w tej książce, to to, że w tych historiach ukryte są takie morały. Absolutnie to nie jest bajka Disneya, to nie w tym rzecz. Są tutaj opowiadania, które na pozór są takie błahe, takie infantylne, takie głupiutkie, natomiast kiedy dochodzimy do momentów kulminacyjnych w tych opowieściach, to mamy takie wow, taka eureka, po prostu na nas wpływa taka mądrość pokazująca, że po prostu autor nas zaskoczył tym, co naprawdę jest ważne w tych 10 opowieściach. Fantastyczna książka i bardzo Was zachęcam do tego, żebyście się zapoznali z tymi 10 opowiadaniami. Mi szczególnie przypadło do gustu drugie opowiadanie, wciąż o nim myślę, wciąż mam w głowie po prostu to, co działo się w opowiadaniu drugim i właśnie nigdy o tym opowiadaniu nie zapomnę, bo było tak mocne, w sensie mocne, jeśli chodzi o emocje. Bardzo dobre, naprawdę, nie wiem, no nie jestem w stanie zapomnieć o tym opowiadaniu. Jak myślę o tej książce, to cały czas mam to drugie opowiadanie i ciekawa jestem, jak wy odbierzecie te opowiadania rozpisane na 10 przecznic. Ode mnie 4 gwiazdki na 5. I to będzie tyle, jeśli chodzi o to moje podsumowanie czytelnicze maja. Mam nadzieję, że do jakiejś książki was zachęciłam. Dajcie mi oczywiście znać, czy taka książka w ogóle jest. I też możecie mi napisać w komentarzu, ile wam książek udało się przeczytać w maju i czy może znaleźliście swojego ulubieńca. Dziękuję wam bardzo, że oglądaliście. Widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!